Na początku piosenka sławnego szkolnego zespołu w wykonaniu Sabiny, Klaudy i Dominiki. A teraz pokaz mody przygotowany przez panią profesor
pierwszy swoją koncepcję wiosennej ustroju przedstawia Mateusz. Yeah.
wręczyć dyplomy i nagrody za konkurs wiedzy i umiejętności o mechaniku. Bardzo gratulujemy. O, biuro. Są to bowiem nagrody przyznawane od nas, uczniów, w wielu nietypowych kategoriach. Nauczyciel, który jest wytypowany do nagrody Najlepszy 2015, bierze udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta na szczeblu powiatowym. Ale zanim emocje sięgną zenitu, piosenka naszego słynnego zespołu. Zapraszamy.
Gdzieś te wieczne ubrania. Sześć mają w końcu gadać, dobra, chodź ty!
o czym mówisz, też wziąłem co najmniej dziesiątkę na kartę. Tylko na moje nieszczęście o kilka powtórzeń za dużo. Siadę. A ja proszę pana pisałam wczoraj z taką donos. Jaki znowu donos? No, na pana Jakubowskiego, że nam ciągle matury pudne robi. Chodźcie się z tobą w górę, siada. Do domu, pan.
pan Igor Kucznik Łaszewski. Książę był kawalerem i szukał żony.
Nie ma, nie ma, nigdzie nie ma. Postanowił więc wydać bal, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopciuszka myślały, że są pięknymi pannami, więc zaczęły się szykować na bal. Ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą. Przez co na imię była jej macocha. Macocha miała wszystko na kartki. Wszystko była brzydsza od wszystkich, nie wspominając pralki automatycznej. Kopciuszku, nie, Kopciuszek po prostu jest pani siostra na bal. Na twoje matko. Nie mów do mnie, pani matko. A jeżeli już mówi się pani matko, to nie mów pani matko, tylko tak pani matko. Tak pani matko. No. O, ja biedna sierota. Właśnie, sierota. Zapomniałam włączyć żelazko. Kopciuszku, nie ofiaro. Nie, nie, nie ofermo. Ale mi jest przykro. Życie. Kopciuszek. Bardzo się rozpłakała. Płakała, płakała, aż zrobiła się noc. Siostry z macochą były już na balu, a Kopciuszek płakała tak jakby bardziej. I byłaby się odwodniła na śmierć. Zaraz, ale co to? Pojawiła się wróżka, chyba dobra. Płaczesz? Tak, matko chrzestno. Nie mów do mnie, matko chrzestno, a jeżeli już mówisz matko chrzestno, to nie mów matko. No tylko matko krzesno. Matko krzesno. No, chcesz iść na bal? Tak. No to ręce do góry. Wróżka za pomocą sobie tylko znanych sposobów zmienia brzydką sukienkę w Kopciuszka. Może byśmy
siostrę? Za duże. Na drugą siostrę? Sam raz? Nie, ale pasuje. To weźmy ślub. Zaszczyt. Dlatego...
dupie liceów, jak wszyscy chodzą do liceów, a pochodzę na szarych, pochodzę na mickach. Nie, chcę, żeby to właśnie u nas było. Chodzę do mechanika, żeby uczniowie gimnazjów mówili, gdzie idziesz, na szarych? Nie, idę do mechanika. Dlatego sądzę, że właśnie na mnie powinniście głosować. Cześć wam wszystkim, może nie wszyscy mnie znacie, więc przybliżę moją osobę. Jestem Monika Biała, chodzę do klasy 2 RT i zależy mi na tym, abyśmy po prostu zareklamowali dobrze naszą szkołę, żeby mogła ją prezentować i za was wszystkich razem podjąć jakieś decyzje, a ja żeby was prezentowała. Dziękuję bardzo, głosujcie na to. Cześć, nazywam się Gosia Janiszek, chodzę do 2 klasy technikum i chciałabym zająć się życiem kulturalnym w tej szkole. Cześć, jestem Milena, jestem z klasy 3E i kandyduję do samorządu szkolnego. Zajął się zająć kołem muzycznym, mechanikiem. Dziękuję. Siema, jestem Łukasz Buczuk, z klasy 2 RT, nasz majster. I to wszystko. Cześć, nazywam się Wojciech Jaworski. Chodzę do klasy 2 RT. Pozdrawiam chłopaków. I chciałbym, głosujcie na mnie, dzięki.